stawić czołem. Dziś opowiem wam o ludobójstwie. Będą w tym filmie fakty, które mogą wam się nie spodobać. Wobec tego, kiedy już was ostrzegłem, zaczynamy. By jednak zrozumieć, jak doszło do rzezi wołyńskiej, musimy odpowiedzieć, w bardzo dużym skrócie, ale jednak, na zasadnicze pytanie, kim właściwie są Ukraińcy? By zaistniał konflikt etniczny, musiał zaistnieć najpierw naród, który nas znienawidził. A zaczęło się to tak. Przez setki lat ziemie dzisiejszej Ukrainy były nazywane dzikimi polami. Nie miała nad nimi pełnej władzy ani Rzeczypospolita, ani Księstwo Moskiewskie, ani Turcja. W związku z czym uciekali tam chłopi, przestępcy, wszelkiej maści zbiegowie, szaleni kaznodzieje, Żydzi unikający pogromów, kupcy szukający kasy i masa innych niespokojnych duchów, którzy mieli jeden problem. Problem z prawem. Pierwszym momentem, kiedy zaiskrzyło coś w rodzaju tożsamości narodowej, to był początek XVII wieku i powstania kozackie pod wodzą polskiego szlachcica z Mazowsza, Chmielnickiego. Kozacy, czyli z języka tureckiego słowo pochodzące oznaczające bandytę, nie byli jednak obecnymi Ukraińcami. Co prawda obecni Ukraińcy odwołują się do tego, że to był początek ich państwowości, ale tamci kozacy nie mieli takiej świadomości narodowej, ani tak rozwiniętej, ani takiej, jak mają dzisiaj Ukraińcy, to raz, a dwa, tamtych kozaków caryca Katarzyna wpakowała na wozy i eksmitowała daleko na wschód, nad Don i jeszcze dalej, także nie ma tutaj bezpośredniego połączenia. Naród ukraiński narodził się z miejscowego chłopstwa, które przejęło część zwyczajów szlachty polskiej i litewskiej, której służyło, ale jednocześnie zachowało swój rosyjski prawosławny rdzeń. Absolutny boom ukraińskości nastąpił w trakcie Wiosny Ludów w 1848 roku. Od tego momentu, kiedy w Galicji narodził się sformalizowany, mający swoje postulaty polityczne, ukraiński ruch narodowy, Cesarstwo Austro-Węgierskie do samego końca swego istnienia wykorzystywało Ukraińców do szczucia ich na Polaków i vice versa, żeby działać w myśl zasady divide et impera, dziel i rządź. Kultura ukraińska była kulturą chłopską. Ogółem na Wołyniu, w Stanisławowskiem, Tarnopolskiem i Galicji Wschodniej Ukraińcy stanowili większość mieszkańców, ale przede wszystkim na wsiach. Ogólnie można przyjąć, że wieś była ukraińska, dwór był polski, a miasteczka były żydowskie. Miastem upragnionym Ukraińców, ich przyszłą wymarzoną stolicą był Lwów. Jednak we Lwowie stanowili tylko 1/6 mieszkańców. Lwów był istną wyspą polskości na Morzu Ukraińskości. Ukraińcy, podobnie jak my, w trakcie I wojny światowej mieli swoje organy polityczne i swoje legiony. Ich oddziały nazywały się strzelcami siczowymi i podobnie jak nasi legioniści Piłsudskiego mieli wejść na teren zaboru carskiego, wywołać powstanie i wygrać własne państwo. Podobnie jak nam, im także się nie udało i nadszedł rok 1918. Zarówno Polacy, jak i Ukraińcy marzyli jednak o zdobyciu dla swojego państwa Lwowa. I tak na początku listopada 18 roku ukraińscy żołnierze służący w pułkach austro-węgierskich na terenie miasta Lwowa, Przemyśla i w okolicach wypowiedzieli swoim oficerom posłuszeństwo i zaczęli wywieszać wszędzie swoje niebiesko-żółte flagi. Oczywiście Polakom nie spodobało się proklamowanie ich państwa, czyli Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej i praktycznie natychmiast we Lwowie wybuchło antyukraińskie polskie powstanie. Walki z Zachodnioukraińską Republiką Ludową trwały od początku listopada 18 roku aż do 16 lipca 1919 roku. Ukraińcy z ZURL nie chcieli z nami się dogadywać, a wręcz popełniali pierwsze zbrodnie, które były zapowiedzią tego, co się miało później stać na Wołyniu, co bardzo denerwowało i szokowało polską opinię publiczną. Nie chcieli z nami współpracować, w wyniku czego 16 lipca 1919 roku ich państwo oraz armia uległy całkowitej zagładzie z rąk Wojska Polskiego. W tym momencie też otwarto długi rachunek wzajemnych oskarżeń i krzywd, tym bardziej, że Ukraińcy zaczęli wtedy już popełniać bardzo krwawe zbrodnie na mniejszości polskiej i żydowskiej. Oczywiście Polacy, tam gdzie tylko złapali na gorącym uczynku Ukraińców, tam mścili się. Także sytuacja zaczęła coraz bardziej się komplikować. Na szczęście wtedy jeszcze dało się ją odwrócić. W Kijowie w 1917 roku powołano Ukraińską Republikę Ludową. I w 1919 roku w obliczu wspólnego zagrożenia bolszewizmem idącym ze wschodu, jej przedstawiciel Szymon Petlura przyjechał do Warszawy i podpisał odpowiednie porozumienia z marszałkiem Piłsudskim.
Od tego momentu mieliśmy ramię w ramię z Ukraińcami walczyć o nasze niepodległe państwa. Oczywiście Lwów miał zostać w Polsce, ale Ukraińcy i tak mieliby bardzo skorzystać na tym układzie. A bili się bardzo dzielnie. Razem w 1920 roku zdobyliśmy Kijów. Potem długo walczyliśmy w walkach odwrotowych. Ukraińcy wysławili się w obronie Zamościa. Ale niestety, w 1921 roku, kiedy podpisywaliśmy traktat Ryski, zdradziliśmy ich. Oczywiście, nie było wtedy fizycznej możliwości, żeby państwo ukraińskie istniało, więc to wynikało samo z siebie. Ale nie zmienia to faktu, że nie dotrzymaliśmy danego słowa. Ukraina została podzielona między Rosję bolszewicką i Polskę, a oficerowie i żołnierze ukraińscy walczący po naszej stronie zostali internowani. Marszałek Piłsudski czuł się winnym tej sytuacji, ale wtedy akurat wycofał się z życia publicznego, a każdy następny rząd wybrany przez rozchwiany polski Sejm miał coraz to gorsze pomysły na zagospodarowanie Ukraińców w ramach nowego państwa. Zabraliśmy im prawo do nauki we własnym języku. Zabraliśmy im prawo do zrzeszania się. Drastycznie utrudniliśmy im praktyki religijne, a także wprowadziliśmy szereg utrudnień prawnych i gospodarczych, które miały na celu ich gnębić. Do tego popełniliśmy fatalny błąd, który jest jednym z czynników bardzo istotnym dla rzezi wołyńskiej. Zaczęliśmy propagować osadnictwo na wschodzie. Byli żołnierze, inwalidzi wojenni, urzędnicy i inni ludzie, którzy w mundurach służyli Rzeczypospolitej, dostawali przede wszystkim na Wołyniu ziemię. Polscy osadnicy mieli podbić wschód tak, jak Amerykanie podbili Dziki Zachód. Oczywiście w tej wersji Ukraińcy robili za Indian. Oczywiście Ukraińcy nie pozostali bierni. W 1920 roku byli oficerowie Armii Halickiej powołali do życia ukraińską organizację wojskową. Tajne zrzeszenie pod przewodnictwem Jewchena Konowalca, które za metodę walki politycznej przyjęło sobie terroryzm. Celowali w urzędników, oficjeli, próbowali zabić nawet Piłsudskiego. W 1926 roku ideolog ukraiński Dmytro Dońcow napisał dzieło pod tytułem Nacjonalizm. Tam też wyłożył podstawowe założenia ukraińskich nacjonalistów i to, które nas najbardziej interesuje, mówi o tym, że Ukraina będzie wielka, niepodległa i silna tylko i wyłącznie wtedy, kiedy Ukraińcy wymordują wszystkich swoich nieukraińskich sąsiadów. Jednakże w 1926 roku po przewrocie majowym do władzy powrócił Piłsudski i momentalnie uciął antyukraińską politykę. Wymienił na wschodzie wojewodów na bardziej liberalnych i poluzował przepisy narodowościowe. Dzięki temu Ukraińcy, oczywiście w pewnym ograniczonym zakresie, ale znów mogli uczyć się, mówić, modlić i zrzeszać i wszystko to robić w swoim języku. Zachęcał ich do tego, żeby walczyli o swoje prawa w Sejmie, a nie na ulicach z karabinem w ręku. Oczywiście to było bardzo w niesmak nacjonalistom, bo Ukraińcy, kiedy zyskali swoją reprezentację i pewne prawa, to ostudził się ich zapał do bawienia się w terroryzm. Wobec takiej zmiany sytuacji w 1929 roku Ukraińcy zwołali specjalny zjazd w Wiedniu. Na tym zjeździe powołali do życia Organizację Ukraińskich Nacjonalistów, OUN. W ramach tej organizacji odnalazł się młody działacz Stepan Bandera, który razem z kolegami był bardzo krewki, szybki i chciał już teraz natychmiast zniszczyć Polskę i powołać samoistną Ukrainę. Wiedzieli, że Polacy będą dawać Ukraińcom coraz więcej przywilejów i coraz bardziej ich ugłaskiwać, więc Ukraińcy nie będą skłonni do walki i w końcu duch narodowy ukraiński znowu zaśnie. A żeby go pobudzić, postanowili dokonywać już nie tylko aktów przestępstw terroru politycznego, ale zaczęli wymierzać terror w zwykłych obywateli. Już teraz nie trzeba było być wojewodą, żeby ryzykować śmiercią. Zaczęli strzelać do listonoszy, nauczycieli, lekarzy i innych ludzi, którzy mieli bardzo istotne funkcje w lokalnym społeczeństwie. Ponadto z pasją mordowali ludzi tak zwanego środka. Jeśli byłeś Ukraińcem albo Polakiem i jawnie o tym mówiłeś, że jeden i drugi naród mogą razem żyć, współistnieć i nie daj Boże jeszcze próbowałeś udowodnić to czynami, na przykład działałeś społecznie, byłeś filantropem, próbowałeś w jakiś sposób poprzez sztukę czy kulturę jednoczyć oba narody, mogłeś być pewien, że prędzej czy później ktoś do ciebie strzeli, dźgniecie albo spróbuje wysadzić. Tym sposobem nakręcali spiralę nienawiści, ponieważ Polacy, którzy wyciągali do Ukraińców rękę, czuli się zaszczuci. Nie mogąc dosięgnąć tej bandy terrorystów, mścili się na miejscowych ukraińskich chłopach, a ukraiński chłop, który stricte wtedy jeszcze nie popierał idei ukraińskiego nacjonalizmu, nie wiedząc summa summarum dlaczego dostaje po łbie, radykalizował się i zaczynał popierać nacjonalistów.
Ciekawostka, dokładnie to samo robi teraz państwo islamskie. Prowokuje nas do tego, żebyśmy nienawidzili Arabów, bo im bardziej będziemy dawać Arabom w kość, tym więcej Arabów będzie nacjonalistami. Także to nie jest absolutnie nic nowego. Jak dobrze wiecie, historia jest nauczycielką życia, a jedyne czego nas nauczyła, to tego, że nikt nie potrafi z niej wyciągać wniosków. Punktem zwrotnym nowej fali terroru mającego skłócić Polaków z Ukraińcami było zabójstwo w 1934 roku bardzo liberalnego jak na tamte czasy ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego. Minister został zastrzelony przez ekipę, której przewodził Stepan Bandera. Rozpoczął się proces, w międzyczasie Józef Piłsudski zmarł, a nowy sanacyjny rząd stwierdził, że polityka ukraińska nie przynosi żadnych efektów, w związku z czym uznano ich za zruszczonych Polaków. W ramach programu ponownej repolonizacji ziem wschodnich zniszczono 130 cerkwi, zmuszono Ukraińców do modlenia się w języku polskim i zabrano im znów prawa do języka, zrzeszania się i kultywowania własnej tradycji. W wyniku tego w przededniu II wojny światowej można by powiedzieć, że ostro daliśmy im w pysk. W momencie wejścia Sowietów cała ta akcja się skończyła, ponieważ NKWD bardzo brutalnie rozprawiła się z ukraińskimi nacjonalistami, blokując na jakiś czas ich działalność. Kto tylko mógł, uciekał ze wschodu do Generalnego Gubernatorstwa, gdzie w Krakowie pod auspicjami Niemców kwitła nowa kulturalna stolica Ukraińców. Tam też 10 lutego 1940 roku zwołano nowy kongres OUN, na którym miano omówić przyszłość narodu ukraińskiego. Panowie się między sobą pokłócili i podzielili na dwie frakcje. Na bardzo krewkich, gotowych do mordowania banderowców, czyli OUN-B, i na skorych do współpracy z Niemcami i podporządkowania się, melnykowców, czyli OUN-M. Żebyście jednak sobie nie pomyśleli, że ktoś tutaj był dobry, a ktoś zły, oni wszyscy zakładali dalszą współpracę z hitlerowskimi Niemcami i zarówno banderowcy, jak i melnykowcy i wszystkie inne frakcje mieli swój gigantyczny udział w Holokauście i innych przestępstwach, ale w tamtym momencie Bandera był tak radykalny, że na prawo od niego była tylko ściana. Właśnie z jego inicjatywy przy wsparciu Abwehry i Wehrmachtu powstał ukraiński batalion Nachtigail, czyli Słowik. Ten batalion 30 czerwca 1941 roku wkroczył do Lwowa. Zajął miasto, w którym już nie było Sowietów i był pierwszą zwartą jednostką, która tu przyszła z zachodu. Zajęli miasto, zajęli radiostację i przez radio proklamowali niepodległą Ukrainę ze stolicą we Lwowie pod rządem premiera Jarosława Steczki. Następnie poszli na miasto i dokonali brutalnego pogromu miejscowych Żydów. Niemcy do pewnego momentu patrzyli na to przez palce, ale w końcu nawet oficerowie Wehrmachtu zaczęli wymiotować na widok obrzydliwości, jakie Ukraińcy wyczyniali, a Hitler na wieść o tym, że Bandera próbuje powołać własne państwo, kazał zakończyć ten teatrzyk. W wyniku tego Bandera pojechał na bardzo luksusowe wczasy do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, gdzie dożył końca wojny, a większość jego kolegów z rządu Steczki oraz jego pomagierów pojechała na takie mniej luksusowe, tańsze czasy do Auschwitz, gdzie ich spalone kości, o ironio, wymieszały się z prochami tak przez nich znienawidzonych Żydów i Polaków. Na likwidacji rządu Jarosława Steczki kończy się artykuł na Wikipedii o historii Ukrainy. I w momencie, w którym on się kończy, zaczyna się preludium do ludobójstwa Polaków, Żydów i innych narodowości zamieszkujących współczesną Ukrainę. W trakcie operacji Barbarossa Wehrmacht w zastraszającym tempie posuwał się na wschód. Coraz bardziej rozciągały się linie zaopatrzenia i Niemcy potrzebowali ludzi, którzy zapewnią spokój na zapleczu frontu. Poza zwalczaniem rosyjskich dywersantów potrzebowali także kogoś, kto pomoże im wymordować miejscowych komunistów, Żydów, Cyganów, Polaków i kto tam jeszcze się nawinie. A któż lepiej nadaje się do eksterminacji wsi czy miasteczka, jak nie jego mieszkaniec? Było wiele organizacji i formacji, w szeregach których działali Ukraińcy. Byli strażnikami w obozach koncentracyjnych, a nawet wystawili własną dywizję Waffen-SS. Ale z rzezią wołyńską najbardziej związana jest jedna z tych organizacji. Schutzmannschaft, w skrócie Szuma. Policja pomocnicza powołana celem zapewnienia porządku i przestrzegania prawa na podbitych terytoriach Związku Radzieckiego. Nazywana też często była czarną policją, ponieważ w miejsce postsowieckich łachmanów, które nosili, starano się im dostarczać nowego wzoru mundury, a mundury te pochodziły z przeróbek starych, wycofanych mundurów SS, tych sławnych czarnych mundurów, które wszyscy kojarzycie od Hugo Bossa, a żeby nie wyglądały jak mundury aryjskie, to przerabiano je poprzez wszycie kolorowych wstawek na kołnierzu, mankietach i klapach kieszeni.
Dlatego też nawet do dzisiaj w Generalnym Gubernatorstwie, czyli w centralnej Polsce, starsi ludzie pamiętają ich pod nazwą Czarna Policja, albo jak to powiedział pan Wacław Kapusta. Jechały skurwy i Ukraińcy jechali. Choć z definicji ta formacja miała zajmować się robotą policyjną, to w rzeczywistości miała ona bardzo istotny wkład w eksterminację Żydów w Europie Środkowo-Wschodniej. Zabili wszystkich, kobiety, starców, dzieci, a Niemcy ich pochwalili za to. W związku z tym Ukraińcy zobaczyli, że jeśli masz jakiś problem z mniejszością etniczną, to możesz ją po prostu wymordować. W 1942 roku powołano do życia Ukraińską Powstańczą Armię. Jej członkowie agitowali intensywnie na wsiach, zbierali uzbrojenie i szkolili rekruta. Wysyłali także swoich ludzi właśnie do oddziałów Szuma, żeby tam zdobyli wyposażenie, wyszkolenie i wiedzę o tym, jak przeprowadzić czystkę etniczną. Byli bardzo pilnymi uczniami Niemców. I tak 1 marca 1943 roku nadszedł moment próby. Zdelegalizowany rząd Jarosława Steczki ogłosił powstanie narodowe. Niemcy, Sowieci i Polacy zostali tam określeni okupantami. W tej deklaracji jasno jednak określono, że z Niemcami nie będą walczyć, bo Niemcy są okupantem przejściowym, więc szkoda czasu i środków na nich. Największym wrogiem jest Rosja Radziecka, która dopiero nadejdzie. A Polacy? Cytuję. Kwestia polska nie jest kwestią militarną, tylko etniczną. Rozwiążemy ją tak samo jak Hitler kwestię żydowską. Chyba, że usuną się sami. Z dniem 1 marca, kiedy zadeklarowano wybuch powstania, policjanci z Szuma masowo opuścili swoje posterunki i z bronią w ręku uciekli do lasu. Niemcy się zdenerwowali, bo to oznaczało chaos w terenie. Zaczęły się napady, podpalenia i to wpływało na gospodarkę. Ukraina jest spichlerzem, który najpierw żywił Rosję bolszewicką, a w trakcie wojny Wehrmacht. W związku z tym nie mogli sobie pozwolić na taki bajzel na zapleczu frontu. Zaczęli szukać kandydatów do służby i bardzo szybko ich znaleźli wśród Polaków. Polacy pozostali bez wyjścia. Ukraińcy, którzy uciekli do lasu, zaczęli samowolnie mordować naszych ziomków. Bolszewicy i ich partyzantka nie chcieli nam pomóc, bo uważali, że lepiej dla nich, jeśli najpierw Ukraińcy wymordują Polaków, to potem Armia Czerwona będzie musiała walczyć tylko z Ukraińcami. A do tego Niemcy też nie byli zainteresowani ingerowaniem w czystki etniczne, po prostu chcieli mieć święty spokój. A ten święty spokój zagwarantowali im polscy policjanci. Po dołączeniu Polaków do tej formacji praktycznie polskie stały się bataliony 102, 103, 104, 105 i 107, a także specjalnie ściągnięto z generalnej guberni 202 batalion Schutzmannschaft, jedyny, który nosił przydomek Polnisze, na Wołyń. Polacy do pewnego momentu bardzo dobrze wywiązywali się ze swoich obowiązków policyjnych, aż nadszedł 11 lipca 1943 roku. Ukraińcy śpieszyli się z wcieleniem czystki etnicznej w życie, ponieważ wiedzieli, że każdy z ich przeciwników czyha na nich i chce się ich pozbyć z różnych powodów. Jednocześnie zintensyfikowali akcję agitacyjną na wsiach, żeby chłopi włączyli się do nadchodzącego ludobójstwa. Rozmawiałem z takim człowiekiem, który mówił, że był świadkiem, choć ja podejrzewam, że był uczestnikiem tamtych wydarzeń i powiedział, że ich nie nakłoniły górnolotne hasła o samoistnej Ukrainie, tylko była nędza, był głód, no a można było bezkarnie zamordować i okraść sąsiada, na przykład z żywego inwentarzu. W związku z tym to była szansa, żeby polepszyć swoje warunki bytowe. Dzięki temu UPA kupiło uwagę chłopów i miało ludzi do zrealizowania wielkiego przedsięwzięcia logistycznego, jakim jest czystka etniczna. 11 lipca, niedziela. Polacy wtedy w swoich wioskach i miasteczkach poszli do kościoła. Nie przeczuwali zagrożenia. Każda taka miejscowość, a było ich kilkaset, została otoczona trzema pierścieniami okrążenia. W pierwszym byli zaprawieni w bojach policjanci i żołnierze UPA. Oni mieli za zadanie dokonać bezpośredniej części zbrodni. Drugi pierścień to był pierścień stworzony z ludzi, którzy nie mieli wystarczającego przeszkolenia wojskowego, ale którzy także byli członkami UPA. Brakowało im wiedzy, munduru, broni, ale także byli częścią zbrodni. I na koniec trzeci pierścień, złożony z chłopów uzbrojonych w siekiery, widły, młoty i inną broń białą. Oni mieli za zadanie po pierwsze wymordować każdego, kto ucieknie z pierwszego i drugiego pierścienia, po drugie pomóc kraść polski dobytek, a po trzecie spalić wszystko za sobą. Dzięki temu, że UPA włączyło ukraińską ludność do swoich działań, związali ich wszystkich z mową milczenia. Tym sposobem nie było Ukraińca, który nie miałby umoczonych rąk w tej zbrodni. Specjalnie zastraszali, a nawet zabijali Ukraińców, którzy odmawiali udziału w rzezi, żeby zastraszyć resztę.
Chodziło o to, żeby każdy był winny, bo kiedy każdy będzie winny, to nikt się nie wyłamie. Choć do sadystycznych mordów dochodziło przez ostatnie 20 parę lat wielokrotnie, to 11 lipca 1943 roku stał się dniem, kiedy otworzyły się bramy piekła. Płynęły polskie chałupy, polskie dwory i polskie kościoły. Ukraińcy, zgodnie z założeniami Dymytro Doncowa, nie mordowali tak po prostu. Zgodnie z jego założeniami zbrodnie musiały być jak najbardziej obrzydliwe i brutalne, żeby wstrząsnąć Polakami. Dlatego nabijali na płoty dzieci jak na pale, wycinali kobietom brzuchy, wyciągali z nich noworodki i wrzucali do płonących domów, obcinali głowy, wyłupywali oczy, wybijali zęby, wyciągali języki przez dziury w gardle, gwałcili, palili, oblewali kwasem, cięli siekierami, robili absolutnie wszystko, żeby zbrodnia była tak wstrząsająca, jak to tylko możliwe. Byli tak zapalczywi w swoich mordach, że miejscami niemieckie garnizony brały pod opiekę ludność polską wbrew rozkazom naczelnego dowództwa, bo zwykli szeregowi żołnierze, którzy sami byli zbrodniarzami i wielokrotnie strzelali do ludzi na wschodzie, byli wstrząśnięci skalą bestialstwa Ukraińców. By bronić Polaków, polscy policjanci z Szuma zaczęli także masowo dezerterować do lasu i na ich bazie powstała 27. Wołyńska Dywizja Armii Krajowej. Było to jednak działanie spóźnione. Te krwawe, sadystyczne mordy ciągnęły się aż do 1944 roku i dopiero wkroczenie na te ziemi Armii Czerwonej zastopowały działania Ukraińców. Polacy musieli niestety po krótkiej chwili oddechu wycofać się z tych terenów, bo było to nie do utrzymania. I nie z woli Bandery czy Doncowa, tylko z woli Stalina. Po tym jak Ukraińcy zgotowali nam piekło na ziemi i wymordowali od 70 do 100 tysięcy Polaków na Wołyniu i w Galicji Wschodniej, postanowiono, że przyszły kształt granicy będzie taki, a nie inny. Właściwie to Ukraińcy, mordując Polaków, największy prezent zrobili nie sobie, tylko Stalinowi, który miał łatwy argument, że trzeba granicę Kresów przesunąć, no bo przecież tam już nie ma żywiołu polskiego, został praktycznie zniszczony. W 1945 roku zaczęła się akcja deportacyjna. Polacy byli wywożeni do Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, a Ukraińcy z PRL wysiedlani do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. W międzyczasie Bandera wyszedł z obozu i zamieszkał w Monachium, gdzie dołączyło do niego wielu innych zbrodniarzy z organizacji ukraińskich nacjonalistów i snuli sny o potędze, o III wojnie światowej, na którą czekały niedobitki UPA, kryjące się przede wszystkim w Bieszczadach. Rzeź niestety stała się faktem i żywioł Polski na Wołyniu został praktycznie wymazany. Te wątłe resztki, które przeżyły, w większości wypadków wyjechały do Polski szukać nowego życia. Stalin przesunął granicę bez niczyich protestów i bez problemów. Lwów koniec końców znalazł się na Ukrainie, tyle że czerwonej. I 40 lat później, kiedy rozpadł się Związek Radziecki, Ukraina nagle stała się niepodległa. Co ciekawe, stała się niepodległa w granicach, o których marzyła. Ale niestety dla nich, głównym mitem założycielskim, jedyną czynnością i największą, jaką wykonali, żeby cały naród zawalczył o taki, a nie inny kształt Ukrainy, było ludobójstwo dokonane na Żydach i Polakach. Dlatego mają do dziś poważny problem, bo ich tożsamość narodowa jest zbudowana na zbrodni. Dlatego czczą Banderę, Kłymsawura i innych zbrodniarzy, bo nie mają innych bohaterów. Bo jedyny moment, kiedy zjednoczyli się i walczyli razem, to był moment, kiedy walczyli przeciwko bezbronnym Polakom. A jakich mają innych bohaterów? SS-manów z dywizji SS Galicen? Strażników z obozów koncentracyjnych? Czy innych kolaborantów? Sami widzicie, że ich historia jest strasznie badziewna i cienka. Dlatego opierają się na tym, co mają, bo udało im się cały naród wmieszać do tej zbrodni, dzięki czemu cały naród jest umoczony. Nie mogą źle i otwarcie o tym mówić, bo jakby pogrzebali, to by się okazało, że tam praktycznie każdy ma dziadka albo babcię, którzy nosili ubrania po zabitych Polakach, doili krowę po zabitym Polaku, a nawet mieszkali w domu po zabitych Polakach. Dlatego nie chcą o tym mówić, nie umią o tym mówić, bo musieliby się rozliczyć z bardzo, bardzo dużym kawałkiem swojej historii. A że historii ogólnie za dużo nie mają, to bronią tego jak niepodległości, choć jest to błędem. I nie mam problemu z tym, że wtedy doszło do takiej masakry. To już jest historia. Dzisiaj jest niepodległe państwo ukraińskie walczące z najazdem rosyjskim. Targane wewnętrznymi konfliktami i cały czas męczone przez nędzę. Ale to, co mnie denerwuje, to fakt, że ich dziadkowie wymordowali naszych dziadków i babcie, żeby mieć niepodległą Ukrainę w takich, a nie innych granicach. I dzisiaj wielokrotnie będąc w sklepie, w barze, nie wiem, gdzie tam jeszcze jeżdżę, a to na lotnisku, a to w warsztacie, gdzie bym się nie pojawił, słyszę ukraińską mowę.
I bardzo często zaczepiam ich, pytam, hej, czemu jesteś tu? Oni mówią, no bo tam jest wojna, nędza, nie chcę tam żyć. Ale mówię, ale ej, wy jesteście młodzi, to wy powinniście teraz po Majdanie walczyć o to, żeby Ukraina była jak Polska. I co słyszę? Nie, my mamy to w dupie, wolimy przyjechać do was, u was jest kasa, u was jest robota, u was jest super, Ukraina to jest barachło, to jest gówno, nie chcę tam żyć. To ja w tym momencie się zastanawiam. Najpierw wymordowaliście nas, bo chcieliście mieć niepodległą Ukrainę. A teraz jak macie niepodległą Ukrainę, to wasze wnuki przyjeżdżają znowu do nas, bo wolą, żebyśmy my płacili im 8 zł, może 10, albo w ogóle na czarno za godzinę. Wolą, żebyśmy my ich gnębili, znowu, tak jak gnębiliśmy ich przed wojną, niż próbować żyć samodzielnie we własnym kraju. No to ja się w tym momencie pytam, Ukraino, po co to było? I to smutną konkluzją kończę ten film, na którym męczę się w tym momencie już od jakichś 3 godzin, a was zostawiam z własnymi przemyśleniami. Cześć i czołem!